Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z... Okej, takiej bitki od kogoś się nie spodziewałem w moją gadkę. W kolejnym odcinku zagrajmy w Elden Ring. Dobra, zobaczmy, kto tu, kurde. Can you hear me? Help me! I'm stuck! Hello? Hello? Anyone? Okej. Tego się nie spodziewałem. Oh, my stars! I'm so happy to see you. I am Alexander, also known as the Iron Fist. And as you can see, I'm stuck here. Please, can you help me out of this? My thanks, a thousand thanks. Just give me a good smack from the rear with something nice and big. And I'll pop clean out, I'm sure. Don't dally. There's no need to fret, I'm very well trained. Give it your all, I say. Okay. Come on, I'll pop clean out. Dobra, a mam coś, czym mogę go, nie wiem, nasmarować, żeby szybciej poszedł? Mam niby garnek, ale nie wiem, czy wypadałbym, kurde, mołotowem rzucić w plecy. Dobra, no to spróbuję zwykłym ciosem. No to udało się. Triumfalna ulga. Jak tam? Well played, good sir. Well played. Though that mighty wallop of yours almost spelt the end of me. Well, I'm out now, and that's what counts. I thank you. And as a token of my appreciation, I'd like you to have this. Chlapnie mięso. Okay. Once again, pleasure is mine. I am the warrior Jar known as Alexander. Iron Fist Alexander, in fact. I journey to the east, where I intend to further my education in the ways of war. And beyond these lands lie the scarlet, rot-blighted Caelid Wilds. And upon their southern edge is Redmane Castle, in which a festival of combat is being held. I'd heard whispers of such festivities before. Doesn't the notion set your breast aflutter? Warrior Jar jako swojownik. Ciekawe tłumaczenie, nie powiem. I'm heading eastward to Redmane Castle. I've heard. Dobra, to już gada samo. Na wschód mówisz. Caelid. No. Czy to jest pewnie Caelid? Nie wiem. Jedyne co mi tu pasuje. No ale mapy tego obszaru jednakowoż nie posiadam. No dobra, pomogliśmy ziomkowi. No to wracając teraz do głównego punktu tego odcinka. Na kuń. Do zamku. Ciekawe, z czym przyjdzie mi się zmierzyć w samym zamku, poza oczywiście pewnie rycerzami, których... No już co najmniej dwóch rycerzy z tego zamku chyba spotkałem. Jeden to oczywiście boss, a... Znaczy ten boss, mini boss z prologu. No a drugi to ten ziomek, który tam mnie wkurwiał w tym forcie, którego mam właśnie ten papier wojny, który... Mam. No co jest? Kto tu siebie pierunami? Różowe wzgórze. Coś mówi, że nazwa chyba nieprzypadkowa. O, o. Czekaj. Okay.
tak coś czułem, że mogę go sprowokować do tego. Drugi z drugiej strony. Pewnie, czekaj, co jeszcze? O, dobra, mogą się nawalać nawzajem, to akurat dobra wiadomość. Na głos poproszę kunia. Bo na kuniu się lepiej nie walczy. Ale nie w taki sposób. Co się tutaj kryło w tym posągu? Kamień kowalski, poziom pierwszego i poziom drugiego. Jego pasytę, bo pójść breaka zrobił. Dzięki, stary. Okej, no za to akurat to się goni. Na konia muszę się najpierw dokończyć. To się tak mogą sami powybijać, nie? Może tu nic nie widzę. Jeden w drugiego po prostu wchodzi. Bez takich myśli spoczeńce. Się nie udało totalnie. Seriously, jak mniejszy sięgło. Idealnie wykrwione. Dwie flaszki odzyskane. Pięknie. Na chuj w takim razie i progresujemy dalej. No i 8 minut minęło nad niem, czy połowa tego czasu nie zeszła na całą walkę z tymi gościami. O, proszę, jeszcze miejsce łaski jest tutaj obok. Jak minutko? O, proszę, rycerzyk. Ciekawe. Witam. Szopa wojennego mistrza. Not seen you before. Name's Bernard. Tarnished, just like you. Let me ask you something. Are you here in the lands between to take up the fight? Does your faith in the guidance of grace hold firm, despite the collapse of the Golden Order? Yes, you're a tarnished through and through. Takes me back. But that's a quality needed now more than ever. Any interest in bearing the torch of my battle arts? All I know is the sword. Picked up a fair few tricks in my time, too. Now's the time to pass them on. To a good and proper tarnished, like you. Okay. There's a myriad of battle arts in these lands that I've yet to discover. Mementos of all the warriors who raised their arms in battle, lost and died. A fine tale, all told of true chivalric romance.
That's how I fell in love with the sword and the arts of combat. It grants meaning even to falling in battle, to death itself. Okej, okay. I nauczy umiejętności to jest co? A, popiłem wojnę, dobra. Tupnięcie w górę, kopnięcie, wytrwałość, okrzyk bojowy, cięcie z obrotu, brak umiejętności, odbicie, to poproszę. Burzowe ostrze, też wygląda fajnie. Szybki odskok to już mam, nadziewające pchnięcie, to jest taka rzecz. W sumie dobra, no mam, ale finalnie wypadałoby mieć chyba i tak wiele tych popiołów, nie? Szybki odskok i tak dalej. Dobra, na razie to poczyta niech czeka, ale odbicie bym sobie teraz załadował, kurde, po tarczy. Until we meet again. No. Dobra, mogę sobie w sumie przycupnąć, czemu nie? Teraz wydać punkty. No, punkt właściwie. Dobra, nie będę w umysł, żeby mieć więcej skupienia. Na konia. Jazda. Zobaczmy, czy dojedziemy do tego zamku w końcu. A ty Jezus! Ty, ja musiałem ci zdobyć miecz chyba od nich! Kurde, zapomniałem. Zapomniałem go obadać w ogóle. W takim miejscu stanę, żeby mi nic nie zaatakowało w tym czasie. Zobaczmy to. Gdzie to było? To tutaj. Zrzucacz. Wielki zakrzewiony miecz. Ten zakrzewiony miecz, wielki miecz używany przez krzepkich najemników z Kaidyn, łączy zalety kligi Sejmitara z ciężarem topora. Posługiwanie się tą bronią wymaga sporej siły i zręczności, ale dzięki ćwiczeniom i wprawie można używać jej nawet jadąc wierzchem. Okej? Okay. No taka ciężka broń do jazdy wierzchem to jest na pewno dobra. To jest jedyne porządne pierdolnięcie, jak się dobrze naładuje atak. Okej, okay, jeszcze jedna szopa. Kolejny punkt łaski! Czy tam miejsce łaski. To na jedno wychodzi chyba. Dobra, no teraz nie będę odpoczywał, no bo dopiero co to robiłem. Więc nie ma sensu, żeby to omawiać w tak krótkim czasie. Pyk, klucz kamiennego miecza, pięknie. Udało się teraz cofnąć w sumie do tego. Szpana na burzywym wzgórzu. Everyone's been grafted. Everyone who came with me. They crossed the sea for me. They fought for me. Only to have their arms taken. Their legs taken, even their heads taken. Taken and stuck. To the spider. Did you know? If you're grafted by the spider, you become a chrysalid. It's quite a lark when you think about it. Okay. Siedzenie bokiem. You're all on your own, are you? And heading to Stormvale Castle. Enticed by the one in the white mask, I suppose. Oh, you've come to be one with the spider? Well, that makes us two peas in a pod. But I don't have your courage. It's scary, you know, having your arms cut off. Or legs. Or your head. I want to be like everyone else, but I'm just too scared. I'm nothing but a craven. Oh, I know. Can you take this little one along with you? Oh, no user. The poor thing deserves someone braver than myself. And the spirits look rather fondly upon you. It'll be glad of your company, I think, the little un. It was a pleasure to see you. Oh, can you pass on a message for me? If you see the little chrysalids in Stormvale Castle, tell them I love them. And that, despite my craven heart, I'm sure I'll be joining their club soon enough. I'm finally getting the hang of this whole pain thing, you know. A może nie?
It was a pleasure to see. Oh, tell them I love them. Bo jeśli to, jeśli chodzi o to, że ona chce być częścią tego, z czym my walczyliśmy na początku i co mnie dość szybko zmiażdżyło, czyli tym poszywanym potomkiem, no to może nie, może to odpuść. Nie no, kurwa, nie wierzę. Jeden cios i oczywiście jego musiał być kurwa pierwszy. Dobra, zobaczmy, czy on w ogóle jest jeszcze. Jest. Wątpię, że będzie miał coś nowego do powiedzenia. Zobaczajmy na szybko tę meduzę. Tu. Ten szybujący duch oświetla okolice. Meduza jest płaczliwa i szuka swego odległego domu. Na życzenie osoby, która ją wezwała, odważnie splunie trucizną na wrogów. Zdaje się, że ma na imię Aurelia. Okej, intrygujące. Jeszcze było nowego, a było to mięso. Czasowo wzmacnia ataki fizyczne. Kawał mięsa bestii zamarynowany w roztworze leczniczym wymieszanym z ostrymi przyprawami. Uznawany za przysmak na martwych ziemiach, ten wzmacniający posiłek służył tylko tym, których nazywano bohaterami. Okej, okay, spoko. Nic nowego. Piąziom piąty, 1600 runów. Sporo. Okej. Coś jeszcze nowego? Tutaj składników... Nie, ta głowa jest nowa. Głowa dużej ważki. Od dawna uważa się, że neutralizuje truciznę. Okej. A i te jaja kraba jeszcze. Jaja wielkich krabów zamieszkujących płcizny. Pożywne jedzenie rozgrzewające trzodka. Smakują wybornie. Prawdę znają tylko bogacze. Jaja kraba są smaczniejsze niż jego mięso. Okej. Z tego co widzę, to więcej nie ma. Okay. Tutaj kamień pokowalski, poziom 5, używany w kowalstwie do wytwarzania różnych rodzajów oręża. Rzadki okaz z domieszką złota, wzmacnia oręż do plus 15? What? Ja, to jaki jest maksymalny level w tej grze na oręż? Kamieni tych wydobywanych niedaleko podnóża złotego drzewa podobno używano do wzmacniania sił królewskiej armii. Okej. Okay. Tutaj ta flaszka perfum. Szklane butelki używane przez perfumiarzy służą do przechowywania różnych składników zapachowych. Naczynie niezbędne do tworzenia perfum. Sztuka tworzenia perfum była kiedyś zazdrośnie strzeżona w stolicy, ale gdy perfumiarze zostali zaciągnięci do walki w czasie roztrzaskania, sztukę tę zaczęto powszechnie praktykować na ziemiach pomiędzy. Okej, okay. Tutaj dalej widzę. Nowego nie ma. Tutaj burzowe ostrze. Ten popiół wojny daje właściwość wysokiej jakości następującą umiejętność. Burzowe ostrze. Zapomniana umiejętność z burzowego całunu. Spowij broń potężnymi wichrami burzowymi, które możesz wystrzelić przed siebie. Możesz wystrzelić kilka pocisków w krótkim czasie. Do użytku na mieczach z wyjątkiem olbrzymiej broni i podwójnych ostrzy. No to pewnie tych ostrzy nie ma, bo byłoby to za OP, nie? Tak wiecie, spowijacie dwoma i lecicie. Tak minigun po prostu. Tak wystrzał. Tutaj. Dobra, ten prawie opis jest identyczny, ale ten sklad jest nieistotny, więc jedziemy tutaj. Szaty nieznanego podróżującego perfumiarza. Jako współpracownik uzdrowicieli rzekomo poszukuje nowych leczniczych zapachów i ogrodów kwiatowych w nadziei na wyleczenie aberracji, omenów i wszystkich postrzeganych jako nieczystych. Okej, okay. Ciekawe. Czy to już chyba dwie takie tury zdążyli zrobić za ten czas, to ja poczytałem. Tak, pewnie. Yeah.
krótko ogarnięta. Jeszcze, a czekaj, motyla jeszcze zgarnąłem przecież. Właśnie, tutaj. Aeoński motyl. Motyl z uschniętymi, szkarłatnymi skrzydłami występujący na bagnie Eonii. Mit mówi, że te motyle były niegdyś skrzydłami samej bogini zgnilizny. Okej. Okay. Intrygujące, ale poza tym to w sumie nic nowego, chyba nie ma. Gdzie jestem? Tutaj, czyli idziemy w sumie bardzo blisko, będziemy za chwilę chyba tej staruchy czytającej z palców. Mi się wydaje. O! Nie, biegnij. Już to teraz zepsuł, nie? Wow! Okej, okay, szał. Co to było, kurde, jakiś strzał z balisty? Oj tak, definitywnie. To strzela i gdzie? Co, jak patrzę, to nie strzelisz, czy co? Strzeli. Tam jest ta balista, dobra. Tu jest, kurwa, mój jebany trup. Oh, fuck me. Dobra, jest posąg Mariki, bynajmniej w pobliżu. Ciekawe, gdzie konkretniej. Zaraz na wejściu. Super. Dałoby chyba polecieć od razu do tej balisty, tak naprawdę. Czy to mi się uda? Chuj! Jestem łaski? A gdzie? Okej, okay, czyli mam tu posąg Mariki i muszę sobie poradzić z całą tą hałastrą. Okej. Okay. Spróbujmy to załatwić w stylu Sekiro, czyli przeskradać się bokiem. Bynajmniej jeśli chodzi o tę balistę. Tutaj niech se trąbi. Bam. Puszczę. O kurwa, ma się nie wie. Chuj! Kurwa, 2000 euro poszło się pierdolić, elo? I za teraz wystarczyło tylko dobrze wyczuć moment na użycie tego. Na użycie... popioły i bym się ich kurde pozbył wszystkich naraz. Ja pierdolę. Ale da się przynajmniej. Widzę, że się da. Cała ta hałasta teraz tamtą sobie przylazła. Dobra, nie, muszę zabić tych puszników. A nie, nie, tak. Ten? Nie, ten tutaj. Tutaj. No, powiedzmy, że to się jakoś udało. Chwa macie, on tu skąd? XD? XD? Pchnięcie skończyło się centymetr przede mną, ale nie, oczywiście. Siła tego pchnięcia sprawiła, że gościu tym pierdolą tak sobie. Tych.
się. Tarcza zaprzysiężonego, super. Co mi kurwa po niej? Jeszcze w ogóle to, patrzcie, cała taka grupka, nie? Na bank jak ich zabije, to mi nie odnowi wszystkich flaszek. To po co? Staminę, a trzeba to podleczyć. Bardzo miło, możesz zdechnąć. Dobra, ile? Dwie flaszki mi odzyskało. No. Powiedzmy, że to było w miarę worth. No ale i tak wolałbym jednak nie tracić żadnej flaszki. No bynajmniej mieć full teraz, nie? Dobra. O! Okej, dobra. Może być. Jednak mam full flaszek. No, nie licząc niesamowitego eliksiru, nie? No ale to akurat z niego. O i proszę, punkt łaski. Dobra. Może być. Siadamy, siadamy. Wszystko regenerujemy. Jak to wygląda tutaj? No trochę licho. Dobra. Zostaw tu skrzynię. Co mamy tutaj? Sztylet na pewno chcę zostawić. Kukry też chcę zostawić. Fragment ruin. Ale nie wiem, czy muszę mieć te składniki przy sobie, czy mogę je schować do tego, do skrzynki, żeby to normalnie działało, więc na razie je trzymam przy sobie. Gdzie mam sobie to mięso na przykład, nie? Jakoś w spoko miejscu. Meduzę chyba sobie teraz wyekwipuję. No bo coś czuję, że chyba szykuje się walka z bossem, nie? Właśnie tutaj jeszcze. Szał. Do użytku na toporach i młotach, a także zakrzywionych mieczach i niewielkich mieczach z wyjątkiem olbrzymiej broni. Broń jest ciężka. Wykonujesz szalone cięcia bronią. Przytrzymaj, by nie przerywać uderzeń. Można połączyć z normalnym lub silnym atakiem. Okej. Okay. Dobra. Nadziewające pchnięcie, to jest chyba to, co gościu cały czas tak ciągle tutaj spamił tym. Kurde, to burzowe ostrze sobie naprawdę nałożył to na coś, nie? I to święte ostrze, tylko to jest ten problem, że nie wiem, czy te popioły są jednorazowe, czy nie. Bo jak są jednorazowe, no to mogę być potem trochę w dupie, nie? Gdybym chciał to gdzieś indziej potem postawić. Oho, tak, będzie boss jak nic. Czarodziej Rozier. Skoro mogę przyzwać, kurde, kogoś, no to na bank będzie boss. Meduza czy wilki? No wilki kosztują mnie więcej, ale jest są trzy. Ale w sumie na odwrócenie uwagi na meduza wystarczy. Dobra, to z kim przyjdzie mi się zmierzyć? Foul tarnished. In search of the Elden Ring. Emboldened by the flame of ambition. Stary, co ci się z mordą stało? Margit! Okej! Okay. Margit, upadły omen! No hello! Ciekawe. Oj, dobra, teraz zjebałem. To ma ogon?! Ciekawe. Dobra, bo musiał tej meduzy, kurde, użyć, nie? Uwagi. No, to chyba sporo. Zobaczmy się. No, tylko jak on będzie cały czas gnią tylko płucił, no to raczej długo to nie pożyje. Well, thou art a passing skill.
Zajebiście. Ej, zostaw tę meduzę! Wow, fajnie! Jeszcze raz. O! Okej. Okay. Wezwanie jednorazowe. Dobrze, do tego się trochę nie spodziewałem. Te wilki bym się teraz przyzwał, ale kurde, nie wiem, czy mam po pierwsze... Czy miałem dużo czasu nawet na to, nie? I jestem bez leczenia. Idealnie teraz wyczułem moment. Okej. Au! Nie. No, co jest? Ej, co to było teraz? Dałby się go sparować. Trzeba to zamienić. Bardzo. Meduza. Jazda. Kurde, jakby jeszcze u nich złapało, nie? To byłoby zajebiście. Okej, okay, drugi atak poszedł w meduzę, jak najbardziej na rękę. I no zrobiłem unik do ciężkich cholery. Fajnie. Zaskaczesz? Nie, teraz wiesz. Do tyłu. Aha. Krótka długo na nim nie będzie teraz. Okej, okay, też nowy cios był. Ale już mam mniej zdrowia niż miał wcześniej. Oj, ładnie sfokusował meduzę. Wrócimy w niego. Au! Jezu, jakby to zablokował, nie? To on się tak śmiał! Okej, to był fix. Jezu, stawaj! No tak mało! Jest! Meduza! Dobra, mamy go. Za którym podejście? Jestem siódmy? Okej, okay, czyli pewnie w nocy będzie mnie atakował, jeśli dobrze to zrozumiałem teraz. Okej, okay, no to było niezłe. Ile za niego dostałem? Równe 12 tysięcy. Ile? 3 punkty mogę zaś wydać. Dobra, to wydajmy jeden w witalność. I tak, jeden w zręczność i jeden w inteligencję może? Sobie. Dobra, to wytrzymałość, czy mieć więcej energii. Zresztą dwa punkty jakoś dupy nie urywałem. Dobra. Boss pokonany. I wchodzimy do zamku. Gdzie on w ogóle? 24. Czy
Ciekawe, czy to jest w ogóle dobry poziom, nie? Na ten zamek. Kurde, zaś to co mówiłem, nie? Kurde, miejsce łaski po bosie i miejsce łaski zaraz na nowej lokacji. Czy tam ognisko, jakby to powiedział w Soulsach. Come over here, would you? Siema? Chcesz się potykać? You're tarnished, aren't you? Nie, jestem akwizytorem. I would advise against taking the main gate into the castle. It's tightly guarded by hardened old hands. Try the opening right here. The guards don't know about it. You'll breach the castle undetected. Yes, that's the spirit. You're just the kind of tarnished that I like. I pray for your success. Use that other guard. You'll slip right. Yeah, your type. Okay. Ale jakby tu się da wejść w ogóle przez tę bramę? No nie, no to... To jest tak jedyna droga, nasz, droga dalej. Okej, okay, kolejny posążek Mariki zdaje się. Fragment ruin przy trupie, okej. Okay. 50 minut syrówki niecałe, no ale jeszcze możemy tutaj troszeczkę... ...progresować, myślę. Kunia nie wezwę. A tak coś czułem, że coś słyszałem. What the? No chyba se ktoś żarty stroił. Co to ma być? Rzyk. Ptak, który zamiast odnóży, czy tam po prostu nóg, ma tego. Ma jakieś takie... ostrza. Kto to kurwa wymyślił? Poświęcona skórzana tarcza. Zobaczmy. Dobra, tutaj mogę dołożyć ten talizman tutaj. Tego drugiego nie, bo nie, tego drugiego nie chcę, bo nie chcę stać więcej obrażeń. Ekwipunek teraz. Tutaj coś nowego? Nie. Też nie. To jest akwa na talizman, ale to wiadomo. Zwiększa liczbę miejsc na talizmany. Mała ręcznie dziergana torba to dar starszy czytającej z palców dla szanującego władcę lub dla kandydata na tron. Zwiększa liczbę miejsc na talizmany. Mówi się, że jako głosy dwóch palców, czytające z palców, żyją wiecznie, a jedna podobno służyła nawet rodzinie królewskiej jako opiekunka. Ciekawe. Tarcza. Skórzana tarcza rycerzy burzowego całunu. Podobnie jak zamek, tarcze pokrywają plamy i ciernie. Niektórzy mówią, że to przekleństwo zszywania wywołuje tę chorobę, inni zaś twierdzą, że przyczyną jest coś o wiele bardziej złowrogiego, ukrytego głęboko w zamku. Bez umiejętności. Słabsza negacja, więc nie chcę tego. Tarcza zaprzysiężonego. Drewniana długa tarcza, lekka jak na wielką tarczę i łatwa w użyciu. Powszechnie używana podczas roztrzaskania. Wielkie tarcze zapewniają wysoką negację obrażeń oraz osłonę. Dzięki czemu łatwo nimi odeprzeć wrogie ataki i cios tarczą umiejętność. No i to tyle. Dobra, tutaj trzeba już ubić. Serio przeżył? Come on. To Bóg. Aha,
Zajebista wiadomość. Co miała mi dać? Nic? No to się udało. Szpony. Okej, też dobre podkrwawienie. Tutaj też pewnie nic ciekawego. Gdzieś to widziałem schody chyba. Nie, drabina, ale nie. Drabiny nie ma, są schody właśnie wyżej. Pewnie wiadomości, które totalnie są bez znaczenia. Rozpracowałem was, cwaniaczki. Dobra, i zobaczmy, co takiego gościa ma przy sobie. Podniszczony prosty miecz. Okej, okay. Czyli po prostu jego broń. Tutaj obok coś mamy. Dzięki za oczyszczenie przejścia. No i tu już chyba prosto do wyjścia idziemy. To minimalne obrażenia. Większe i będę ich zabijał na dwa strzały. Nic. Dobra, to zobaczmy. Tak, mogę to otworzyć. Okej, okay. To jeszcze tutaj zejdźmy. Złoty rund poziomu drugiego. Okej. Okay. Ale tak fajnie sobie zaskoczyłem. Też bez pewnie wiadomości, bez sensu. No nie. Co jest? Sty! Kurwa, jak mnie wziął z zaskoczenia, sukin syn jebany! Kto te drzwi, kurwa, zamknął? Dobra, po runy wrócimy w kolejnym odcinku. Chciałem zrobić szybki zwiat, no i powiedzmy, że się udał. Tylko nie do końca w taki sposób, jaki bym chciał. Dobra, to zanim pójdziemy dalej, to cofnijmy się jeszcze do stołu łaski i... Znaczy do stołu, do twierdzy okrągłego stołu właśnie, a nie do stołu łaski. I odblokujmy to przejście tutaj. Tu czy... Nie, to było tam. To było w tę stronę. Be sure to tell me if you miss a servant to my, she's been my companion since childhood. Dobra, i to tyle. O, tutaj to było. Ja myślałem, że może to jest ta babka, co tam właśnie była, ta w kapturze, no ale to chyba jednak nie ona. Chyba, że jakoś mi ją gra teraz oznaczyła imieniem. Nie, jest łyżka o złamanym sercu po prostu. Tutaj. Wiesz, mamy to, szkoda nie sprawdzić. Co się tu kryje? Okej. Okay. Kolejny klucz, żeby odblokować przejście. To jest w skrzyni. Kusza czarnego klucza Krepusa i pełt czarnego klucza. Okej. Okay. No, kusza Zafiri to mi akurat bardzo na rękę. Dobra, już mogę używać. Nie, jeszcze nie mogę. Brakuje mi ile? 3 punktów siły, żeby wykorzystywać to dobrze. Tutaj. Hakoszpony. O, to ma domyślnie, kurde, 60 krwawienia. Broń zakładana pięści, składająca się z równoległych ostrzy, uwielbiana przez tych, którzy czają się w ciemności. Rozcięcia wywołują krwawienie z dużą skutecznością. Broń szponiaste występują w parach, w trybie walki oburącz zakłada się po jedną na każdej rękę. I
to ma szybki odskok. Kurde, wiecie co? Spróbowałbym teraz z tym na przykład zawalczyć. Tutaj. Cięższe, znaczy nie, lżejsze od tego. No wiadomo, damage ma mniejszy, ale krwawienie samo powinno załatwić sprawę. Więc spróbujemy to. O tak, nie mogę tego zmienić, dopóki nie wyjdę. Mogę to ulepszyć? Mocny oręż? No, mógłbym na plus 2. Potrzebuję run. Myślę, że te 3 wystarczą. Back over, no matter. Pokaż. No, 2 by wystarczyły nawet. Dobra, niczego tak nie ulepszę, ale mógłbym zawsze coś chyba kupić. Tak? Nie, nie, bo tam jedno było za aż 1000. To mi akurat. Czy tego mi, to mi się nie przyda? Dobra. Wracamy w takim razie do zamku. Tak jak mówię, eksploracją zajmiemy się dopiero w kolejnym odcinku. Także ode mnie to będzie póki co. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Elden Ring. Cześć! Hej!